Osioł wystawy Muzeum Miejsca Pamięci w Sobiborze jest gablota prezentująca ponad 700 obiektów odnalezionych podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie byłego obozu zagłady w Sobiborze. Są to głównie przedmioty należące do ofiar przywiezionych tutaj w transportach z terenów okupowanej Polski, Holandii, Słowacji, Czech oraz innych krajów Europy. Przedmioty te ponad 70 lat przeleżały ukryte w ziemi. Pomimo że wydobyte, oczyszczone i zabezpieczone, nie zmieniły swojego miejsca, pozostając in situ na terenie byłego obozu zagłady. Dziś świadczą o straszliwej historii tego miejsca. Wśród tysięcy odnalezionych artefaktów szczególne znaczenie mają te najmniejsze, na pierwszy rzut oka niepozorne, ale w pewien sposób spersonalizowane o charakterze bardzo osobistym. Przykładem jest ażurowa zawieszka z inicjałami RN, wykonana ze srebrnej monety, z znakiem gwiazdy Dawida, czy inna bardzo podobna z inicjałami CG. Są to niewątpliwie drobiazgi wykonane z myślą o konkretnych osobach, być może podarowane w ramach prezentu czy wykonane jako pamiątka. Nieco więcej informacji na temat pochodzenia samego obiektu wnosi odznaka z literami OD oznaczającymi żydowską służbę porządkową Ordnungsdienst. Odznaka została wykonana ze srebrnej monety holenderskiej wybijanej w latach 1921-1930 o nominale pół guldena. Na rewersie monety znajduje się podobizna królowej Wilhelminy sprawującej rządy w okupowanej Holandii. Bardzo osobistym przedmiotem jest bransoletka znaleziona w pobliżu rampy kolejowej. Ze srebrnej koperty zegarka wycięto blaszkę, na której wygrawerowano dedykację Felkowi Ida Ewa Jola 1932 rok.